Witam was w podcaście Tego Dnia. Jest to odcinek 224. Na dzisiaj przygotowałem 4 daty na 24 lutego. Zapraszam was do wysłuchania tej audycji. 24 lutego 1582 roku papież Grzegorz XIII wydał bullę wprowadzającą kalendarz gregoriański. W tej bulli czytamy, że po 4 października tego roku, czyli 1582, nastąpi bezpośrednio 15 października. Po czwartym miał nastąpić bezpośrednio 15. Ponieważ tych 10 dni nie będzie, no bo przeskoczy się z 4 na 15, nie będzie można też liczyć ich jako pożyczki. to też mówiła ta bulla. W tej buli wprowadzono też zasady, których używamy do dzisiaj: na przykład lata wyrażone pełnymi setkami jak 1700, 1800, 1900 nie będą latami przestępnymi chyba że liczba setek dzieli się przez 4 tak jak 1600 albo 2000 te lata będą latami przestępnymi. Bardzo ważną częścią tej buli było także to, jak należy wyliczać Wielkanoc. 24 lutego 1768 roku został podpisany traktat warszawski. W Polsce w zasadzie rządził wtedy poseł rosyjski Repin. To on nakazał zamknięcie pewnych ludzi, aby którzy mu się sprzeciwiali, a resztę zmusił do głosowania za równouprawnieniem religijnym, bo tego właśnie dotyczył ten traktat warszawski. Zauważmy jednak, że Rosja zmusiła Polskę do czegoś, czego sama nie robiła. My dzisiaj oczywiście uważamy równouprawnienie religijne za coś normalnego, w tamtych czasach jednak Polska została zmuszona do tego, podczas gdy inne kraje miały najczęściej właśnie religię panującą. 27 lutego, czyli 3 dni później wypowiedział się przeciwko temu Józef Wybicki, a 29 lutego, czyli 5 dni później rozpoczęła się konfederacja barska. 24 lutego 1818 w Pałacu Radziwiłłów w Warszawie odbył się pierwszy publiczny koncert ośmioletniego Fryderyka Chopina. Rodzice nie chcieli zarabiać na jego umiejętnościach, ale zgodzili się na koncert charytatywny. Matka niestety nie mogła wziąć udziału w tym koncercie. Tak więc później ten ośmioletni Frycek opowiadał jej, że wszyscy patrzyli na jego piękny biały kołnierzyk. 24 lutego 2022: Wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Putin ogłosił o 5.55 czasu Moskiewskiego o rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie. Według niego Rosja zamierzała zdemilitaryzować i zdenasyfikować Ukrainę. Zaraz po tym ogłoszeniu rozpoczęła się wojna. Na Ukrainie była wtedy piąta rano, a w Polsce czwarta. Co wydarzyło się zaraz tego pierwszego dnia? Rosja zaatakowała z północy, m.in. z terenów Białorusi, ze wschodu, m.in. z terenów dwóch separatystycznych republik oraz z południa z Krymu. Na północy Rosjanie wysyłali desant śmigłowców, który zajął lotnisko Hostomel, znajdujące się 25 km od Kijowa. O 17 tego samego dnia Ukraińcy odbili to lotnisko. Tego samego dnia Rosjanie rozpoczęli też bombardowanie wyspy wężowej na Morzu Czarnym. Słynna stała się odpowiedź obrońców, którzy powiedzieli, aby rosyjski okręt wojenny poszedł sobie. Oni użyli przy tym dużo mocniejszego wyrażenia. Tego też dnia zginął szeregowy Witalij Skakun. Wysadził on most niedaleko miasta Geniczewsk. Po podłożeniu ładunków nie miał on czasu na wycofanie się. Zawiadomił więc swoich przez radio, zawiadomił ich o decyzji i wysadził ten most. W ten sposób opóźnił wojska rosyjskie i dał czas swojemu oddziałowi. A prezydent Załański przyznał później tytuł bohatera Ukrainy. Na dzisiaj to wszystkie daty. Pozwólcie mi teraz na kilka komentarzy. Dzisiaj tolerancja religijna to jest norma, ale musimy pamiętać, że w 1768 roku tak nie było. Kiedy więc Polskę zmuszono do tego, aby wprowadziła tolerancję religijną, to było coś, czego nie miały właśnie inne kraje, m.in. właśnie Rosja. Tak więc, to, że wypowiedział się przeciwko temu Józef Wybicki i że przeciwko temu rozpoczęła się Konfederacja Barska, no to dzisiaj, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to źle świadczy o Wybickim i że źle świadczy o Konfederacji Barskiej. Musimy jednak pamiętać, jakie były wtedy czasy, i na podstawie tamtych czasów oceniać tamtych ludzi. Ja nagrywam tą audycję w 2023 roku. Wojna na Ukrainie trwa już cały rok. Cztery dni temu, czyli 20 lutego 2023 roku, Ukrainę odwiedził prezydent USA Joe Biden. Była to taka zaskakująca wizyta, ale potwierdziła ona wsparcie, które obiecali Amerykanie. Warto wspomnieć, że oczywiście Ukraińcy się bronią bardzo dzielnie, ale potrzebują wsparcia militarnego, potrzebują broni, którą dostarcza im Zachód i oczywiście potrzebują Polski, która sama dostarczyła wiele materiałów, a także pozwala, aby przez jej terytorium szły wszystkie te dostawy. Jak również, że Polska przyjęła chyba najwięcej uchodźców z Ukrainy. Na koniec chciałbym powtórzyć te cztery rocznice. 24 lutego 1582 papież Grzegorz XIII wydał bullę wprowadzającą kalendarz gregoriański. 24 lutego 1768 został podpisany traktat warszawski wprowadzający tolerancję religijną. Został podpisany pod przymusem. 24 lutego 1818 odbył się pierwszy publiczny koncert ośmioletniego Fryderyka Chopina. 24 lutego 2022 wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie i zapraszam niedługo do kolejnej audycji. Do usłyszenia.